Witam Toisteja w pradawnej krypcie. Zanim stoczymy pojedynek, troszeczkę uzupełnię szeregi. Trochę szału. I cóż, atakujmy. To jest potężna armia. Z tym tylko, że co ja mogłem tutaj zrobić na początek? Łucznicy stanowią pewien problem i chyba jedyny problem. A zrobię mały eksperyment. Jak tylko będę miał odpowiednio dużo zawiści, to może przypomnę sobie, chociaż z drugiej strony, czy to by działało? O! To też ma sens. Bo nie jestem pewien, czy zawiść działa na nieumarłych. Ja jednak miałem zbyt długie przerwy od nagrywania i straciłem taką pewność. I tu jeszcze raz to samo. Tutaj wulkanem przyblokujemy. Tutaj jakaś fajna... To szczerze mówiąc, o, tutaj dopiero coś jest, ale kiepsko to widać. No nic, będziemy strzelać. Może bym zbliżył, to będzie lepiej widać. Totem? Tutaj. Chociaż duchy sobie z tym poradzą. Ale dobra, niech będzie. Przesunę jednostkę i tutaj przyzwę dodatkowo. Tu nic. No i po wulkanie. A tak, mówiłem. Na duchy nie działają pułapki. Tutaj zadamy obrażenia. Oj. Czterech straconych. Może nie należało uderzać. Aha. Dobrze. No to cóż, dwa razy ogień. I jeszcze tu. Natomiast co bym mógł tutaj zrobić? Bo jest ich trochę dużo. Tu oczywiście przypomnę jednostkę, ale jeszcze wpierw zmienimy pozycję. O. Może być. Może teraz jakaś fajna. Czyli tylko tu i tu. Niech będzie. Tutaj. Totem życia. Tak, bo to może sprowokować łuczników do oddania strzału. Tu nic. Tylko takie. Wzmocnienie pentagramem. Bo za chwilę moje jednostki tu zaczną walczyć. A tu nic. Tak, tak, zbijcie się tutaj w kulkę. O, skrzyneczka. I tak myślałem, oberwał totem. Dobrze, no to cóż, ogień. I ponowimy to. Tutaj przyblokuję. Może nawet przeniosę jednostkę tu. I zobaczymy, co takiego fajnego. Kryształki. No dobrze, 5 sztuk. Warto było zajrzeć. Tutaj.
Może zadajmy obrażenia. Aha. Tak to wygląda. A nie, ja potrzebuję jednak totem, bo to jednak odwraca uwagę łuczników. O, i tutaj możemy zablokować też podejście. To łucznicy nie są zablokowani. Aktualnie. Jednego straciłem. Tu uderzymy. Jeszcze się trzymają. Nie najlepiej to wygląda. Za bardzo pozwoliłem na to, żeby podeszli tak blisko. Czy tak? Musimy tu osłabiać. Jest ich trochę za dużo. Czy trucizna mogłaby coś tutaj więcej? Zobaczmy. O, całkiem przyzwoicie. To jeszcze zbyt problematyczne. Może tak. Ale to nadal będzie zbyt problematyczne. Raczej zaatakuję tutaj. O nie. Złolinek. W sumie najlepiej było, jakby ktoś tutaj wszedł i to rozbroił. Albo właśnie, gdybym mógł coś przywołać. Strzelajmy. Ale faktycznie, totemik mógłbym tutaj położyć. No właśnie. I to rozbroi. Tutaj zaatakuję. Tutaj nic, tu poczekamy po prostu. Bo może podejdą. A, dobrze. To może nawet tu wpadnę. I zaatakuję. Nowa tura. Potrzebują coś, co zablokuje. Tutaj. A poza tym... Tu chcę uderzyć, więc... Mroźne objęcia. I zakończymy to. W sumie mógłbym jeszcze raz zaczarować, ale to raczej już tutaj. I tutaj atakujemy. Tutaj osłabimy. Tutaj zbiorę wszystkich razem. I przywołam totem leczący. Ale wygląda na to, że sytuacja jest opanowana, tylko muszę wskrzesić. A tu nic, ale poczekamy. O, nie wiadomo. Właśnie tego się spodziewałem. To jeszcze się nie wskrzeszamy. Tu jeszcze może się złolinek pojawić. Tutaj nic nie robimy, tylko będę blokował. Tutaj zdecydowany atak. A tak, myślałem, złolinek. Teraz potrzebują coś, co by to rozbroiło. Może przyzwijmy jakąś taniutką jednostkę. O, zewnatury. Żeby tylko rozbroić. O, ewentualnie. To się udało. Teraz tak. O. Teraz będę wskrzeszał. To na pewno. To może nic nie róbmy. Czekajmy. Tutaj. Nie, nie. Poczekamy. Muszę mieć pewność. Tutaj można leczący przyzwać. Tu nic. Tylko proszę, nie zabijajcie tak od razu. Tu nic. O, właśnie. I to się może nawet zgadzać. Tylko tylu poległo, ale jeszcze się upewnię. Jest ok. Czyli co, kończymy.
może tak bardziej sensownie. Pięknie. I bez to własnych. Ha. Podroże i odpoczynek wzrośnie, ale czas trwania się wydłuży. Nie, może to dajmy. Tutaj czaszka, z którą można porozmawiać. Tu jakieś takie zejście. Chyba tak. Tutaj też coś jest. Tu mogę manę uzupełnić, ale to nie teraz. Tu można wejść. Pradawna krypta. Nadal jesteśmy w niej. O, więcej many. Kasa. Tu chyba nic więcej nie ma. Ale pewności nie mam. Aha, gwiazdka to jest właśnie to. Tutaj też jest jakaś gwiazdka. A, damy radę. Dobrze. Tak. Teraz chodzi o to, żeby oni nie przyjęli tych szkieletów. A, i tutaj są lodowe pająki, na nie trzeba bardzo uważać. No najpierw spalimy je. No właśnie. Czyli w sumie to już nie ma wielkiego zagrożenia. Ale i tak ogień użyję. W ten sposób. Wulkan. Tutaj. Tutaj. O, piękne miejsce. No to uderzymy. Zobaczmy, co się stanie. Znaczy, powinny szkielety wypaść, ale... A jest, to czyli będą dla mnie pracować. Okej, to mi pasuje. To tutaj już nic nie robimy, tylko chciałbym... Może wypróbować zawiść... pająka. Jak już nie potrzebują szału. Ale nie, nikogo nie przejęło. Tu nic. To będzie szybki pojedynek. Już myślałem, że gra się zawiesiła. Ale coś laguje. Druga runda. Czyli tak. Ogień. Tu. Czyli tutaj została grupka i tutaj, ale to uderzymy bardziej punktowo. Ogień. I może coś... O, atak orka. Tu zadam obrażenia. Tutaj również. Po prostu nie przedłużam pojedynku, tylko staram się szybko zakończyć. Tu nic. O, to śmierć dla pajączków. I atakujemy. To powinno zakończyć. Ale słabiutki przeciwnik. I słabiutka nagroda.
Pod pokrywą sarkofagu znajdujesz tylko garść prochu i kilka pożółkłych kości. Nieładnie. To ja tak się staram. A tu nic. O, tu nie było tych pająków. Czyli tak, w następnym odcinku, ale właśnie jeszcze chwilę. O, nie to. Aha, jakby kogoś interesowało, jak jestem pod względem fabuły, to 2 na 3, można powiedzieć. Nie ma. I tutaj też nie ma. Czyli tak, spotkamy się w kolejnym odcinku i wówczas pokonamy wrogie pajączarnie.